Kiedy anioł zwiastował pasterzom dobrą nowinę o narodzeniu Zbawiciela, powiedział do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego narodu. Pragniemy jako ruch Światło-Życie diecezji drohiczyńskiej włączyć się do tego orędzia pełnego nadziei i miłości płynącego prosto z nieba i złożyć w imieniu ruchu Światło-Życie diecezji drohiczyńskiej życzenia świąteczne. Dzień Bożego Narodzenia to jest taki czas wyjątkowy, bo przyjście Jezusa Chrystusa na świat przyniosło pokój i zmieniło wiele w życiu w zasadzie każdego, kto się spotkał z Jezusem Chrystusem. Bo ten nowonarodzony Jezus Chrystus pozwala nam spojrzeć inaczej, spojrzeć na świat. W imieniu, tak jak ksiądz Łukasz powiedział, Ruchu Światło-Życie i tej młodzieżowej, dziecięcej gałęzi i rodzinnej chcemy złożyć najlepsze życzenia księdzu biskupowi, naszemu pasterzowi, wszystkim kapłanom naszej diecezji, osobom konsekrowanym, wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie oraz wszystkim naszym diecezjanom. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcemy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wam dużo zdrowia, Bożej radości, opieki, łask Bożych, tych, które są wam potrzebne. Życzymy wam również, aby narodzony Jezus przyniósł nadzieję na to, że jeszcze będzie pięknie, że nadchodzący rok będzie normalny, że będziemy mogli się spotkać na oazach, na rekolekcjach, że będziemy mogli spotkać się bez ograniczeń różnych, bez maseczek. Życzymy wam, aby narodzony Jezus obdarzył was wszelkimi łaskami.